Witam, ja jestem Zenek, to jest oczywiście Might and Magic Duel of Champions. No i dzisiaj przyszedł czas na Sveltanę odmienioną, kurczę, po ostatnim dodatku, czyli Sveltanę nie grającą wampirów, tylko grającą bezcielesne stwory. Zmontowałem sobie taką talię, w sumie to jest jakieś połączenie kilku talii, które znalazłem gdzieś na MM Doctoolsach. 61 kart, 4-4-1 standard oczywiście. Z wydarzeń mamy 3 razy tydzień umarłych, 3 razy gra do bicia, 2 razy kosmiczną równowagę. Chociaż tak się zastanawiam, z tą kosmiczną może wrzucę tutaj do tego powstanie mówcy ze światów, bo jest dość dobre i często się też przydaje. Ten tydzień umarłych, no tak średnio się przydaje, szczerze mówiąc, to jest dobre tylko do zabijania jakichś drogich kart typu punch i tak dalej. Często tak naprawdę o wiele częściej przydaje się moim przeciwnikom niż mi tak naprawdę ten tydzień umarłych, więc też się zastanawiam, czy tego nie usunąć. Stąd na pewno gra do bicia jest dobra, bo gramy bezcielesne, więc te gradobicie tak naprawdę nie zadają żadnych obrażeń. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o wydarzenia. Teraz mamy stwory. 4 razy pradawna zjawa, raz słowik, 4 razy pokutujący duch, 4 razy liczne ofita, 4 razy szkielet, 4 razy wampir, 4 razy niepowstrzymany upiór, hasafach, 4 razy widmo zemsty, które dostało niezłego buffa, 3 punkty ataku, teraz ma 5 punktów życia. No w sumie chyba tylko dostało ten jeden punkt ataku więcej, tak naprawdę. Ale jest całkiem spoko, cały czas jest bezcielesne. 6 punktów życia ma z pasywką Sveltany. No i daje radę, krótko mówiąc. Dalej Atropos, Zephyria, 4 razy Banshee, That's All ze stworów. Teraz zaklęcia, 2 razy burza piaskowa, 4 razy gniew burzy, 3 razy zagubiony w mroku, 4 razy pożeracz dusz. No i 3 budynki to są 3 mogilniki. W sumie 61 kart, dość sporo. Można by coś tutaj usunąć. Pytanie tylko co. W sumie wszystko się przydaje tak naprawdę w tej talii. Nie wiem, słowika warto zostawić. Tak jak mówię, no największe takie chyba jakieś zastrzeżenia to mam do tych wydarzeń. Tak naprawdę usunąłbym sobie tą kosmiczną równowagę, stąd wywalił. Ewentualnie tydzień umarłych i dodał powstanie mówcy ze światów, ale na razie spróbujemy coś takiego zagrać taką talią. Gra się tym też całkiem nieźle, chociaż tak jak mówię, no myślę, że to powstanie mówcy światów by też było całkiem spoko. Dobra, to widzimy się za moment na polu bitwy. Onki donki, to startujemy. No i Kalazar się trafił. Tak, rozdanko. Rozdanko. To może być trochę takie śmieszne, no ale dobra, są dwie dwójki, więc nie jest najgorzej, to zostanie. Zobaczymy co to za Kalazar. Teraz tych Kalazarów w tej nowej mecie powiedzmy się trochę namnożyło. Ale piekielny imp, czy to będzie rush, ten jakieś 3-3, czy tam 3-2-2, 3-3-2, coś w tym stylu? Ciekawa sprawa. Dajmy sobie piąchę. No imp jest magiczny. Trochę tak średnio, co tu robić z tym impem? Zagnę ze strzelca na początek tutaj. Co ten Kalazar tutaj mi gra? Czyhającego w mroku, miodzio. Ja mogę mu zafundować gniew burzy. Tylko pytanie, czy chcę. Za trójkę tak naprawdę nie mam nic ciekawszego do zagrania, więc przynajmniej ten mecz nie połapię. Dobra, tak, piącha i let's go. No i 4. Co to robić? Znowu gniew burzy walność na tego kurczę czyhającego w mroku? Trochę tak niefajnie. 4 surowce. Można by było coś fajniejszego tutaj ogarnąć. Może tak. Pewnie ma kolejnego kurczę czekającego i zagra go tutaj. Bingo. Tego nie przestawi, słoniaczek.
No dobra, to w takim razie co tu grać? Może tą burzę piaskową, latające i walczące wręcz nie mogą atakować, więc to jest dość spoko, bo tak naprawdę nic nie zaatakuje. Kupujemy sobie tą. No i co tu grać? Tą zjawę śmieszną? Chyba nie ma sensu zagrać sobie tą. Okej, tak. I w następnej turze na wieży Banshee wylątuje na polu bitwy i tyle. Przecież to jakieś 4 butle many robi, więc szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest taki ten zwyczajny rush, czy coś coś nowego. Tych talii na Kalazarze teraz jest na pewno milion. Jak nie jakieś zwyczajne, kurcze kontrole, to jakieś kurcze rush deki, albo jakieś po prostu pokręcone talie na rodzicielkę, więc wszystko możliwe. Ale to jest chyba normalny Kalazar. No okej, okay, to tak, co tu grać? Panią Banshee zafundować sobie? Teraz to by wypadało zabić, czy może coś innego wypadałoby zabić? Co ja mam ten gniew burzy, mogę tak to i to pacnąć. 4 damage mu jakieś bić i za trójkę zagrać sobie Słowika powiedzmy i to widmo. Nie wiem, czy to jest dobra opcja. No nie, spróbujemy tak na razie bez Banshee. Okej, okay, coś tu się porobiło z jakimiś żetonami. To teraz może jeszcze tak. Słowik tu. Na razie walka tutaj. I to tyle. Przynajmniej na razie. Okej, okay. Pożerać, żeby zabić kurczę stwora za dwa, no, ciekawa opcja. Okej, okay, to jest mogilnik, Banshee, co tam Banshee robić? To chyba tak. Coś w tym stylu. Coś upłacnie, to też. Biorę sobie kartę. Okej, okay, tekstura. No chyba, że tu jest jakiś gniew arkata zafunduje. Nie wiem, zobaczymy. Nie, pożeracza. Fantastisz. Po prostu funtastisz. Tak, mam strzelca, czy tam cokolwiek. Koniecznie tutaj musi się strzelec pojawić, więc zagramy sobie tutaj mogilnik, może być coś latającego, na przykład ten pokutujący duch. Tutaj sobie zagram chyba coś takiego, tutaj się pacnie, też. Najgorsze, że kurczę, on tutaj mi zginie w następnym turze, to ja może poczekam sobie. Nie będzie przeznaczenie dla Atroposa, no i Nextura. Coś nie wiem, chyba nie ma koleś gniewu arkata na ręce? Albo się czai z tym? Nie mam pojęcia, co on tutaj knuje. Nie wiem, czy to widmo zemsty dobrze zagrają, bo jeśli ma teraz arkata, ale chyba nie ma. To by mi kurczę ją zdjął. Pociskory, pytanie w co? Coś takiego, no miodzio. Ciekawe, właśnie ta umiejka zadaje bezcielesnym 2 czy 1? Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiedziałem fakcji tej umiejętności Kalazara na bezcielesnych. Chyba 1, tak mi się wydaje, zada. Tutaj zada 2, no to jest normalka. Tutaj będzie 3. I Banshee. Szkoda, że nie zaatakował tym, goddammit. Co Banshee i trójka zostaje. Z
coś takiego. Pytanie, co grać? Słowika? Co ja mam na cmentarzu? Sporo dwójek, to słowika chyba nie zagram. Zagram sobie to i Banshee też się przyda, mam Atroposa. Wow, same epiki. Całkiem fajnie, skoro to late game, to się przydadzą. No byleby ten typek nie wytargał w końcu tego gniewu arkata, no nie mam pojęcia. 40 kart. Serio? Co mi tu uśpiać? Cmentarz, no kurczę, blade, w sumie mogilnik. Dziesięć surowców. 11. Szkoda, że nie mam 11 surowców, to sobie Banshee z cmentarza podniósł i coś załatwił. Znaczy podniósł Atroposa i czegoś się pozbył. Co on tutaj zrobił? Tydzień u Marlaków. No w sumie mogę uśmiercić tą Banshee w następnej turze, bo miał więcej surowców. Trzy surowce więcej. No to mi styknie na Banshee i kurczę tam. Więc zrobimy to tak. To się pacnie. To się zakatrupi. What? Mam tyle samo? Przecież to kosztowało 1 Banshee, kosztuje 6. Czy powinien dostać 3 surowce? No, co. Nie, ja chyba dostałem, tylko to się zbagowało. No tak, Boże, to jest zbagowana, racja. Zapomniałem o tym dziwnym bugu, że to nie pokazuje surowców. No i dobra, to zagramy sobie Atroposa i mam nadzieję, że to mi dodało surowce, bo mnie coś trafi. A więc tak, Atropos, powiedzmy tutaj, podniesiemy sobie dwa razy Banshee. No, stać mnie na Banshee, dobra. Więc wszystko się zgadza, surowce zostały dodane. To się zakatrupi. To też można zakatrupić. To też. Goddammit, to jest magiczne. To też zginie. Coś takiego, no i let's go. No i tylko pytanie, czy on ma jakieś kurcze blade gniewa arkata. Może odrzucić kartę, zadać 2 punkty obrażenia troposowi i tak go zabije, i tak. Chyba, że ma pożeracza. Jakiegoś? Nie, pociski. No okej, okay, co ja tutaj mogę zrobić? Banshee i to jest GG, tak? Jak szybko poszło? Szczerze mówiąc, ani skoku w czasie, ani kurczę blade gniewu arkata nie dostałem. Od Kalazara coś niesamowitego. Okej, okay, czy ja to chcę? Od początkowy jest kurczę pradawna zjawa. No dobra, niech będzie. Ariana to pewnie oznacza jednak, to jest talia na tych kurczę upierdliwych mumiach i tak dalej, więc no, to nie należy do najsłabszych talii tak naprawdę. No i na pradawna zjawa. Seriously? Dobra, to sobie zagramy tak. Otworzę piącha i nekstura. A w teksturze odpalimy sobie zagubionego wrogu, no zależy tylko co on tutaj jeszcze zrobi. Okaleczymy stwory. Cwaniaczek. Sta będzie miał jeden jak zagram to, albo odpalić tego zagubionego i zabić tego lisza. Wiem, czy to się opłaca. Zobaczymy. Boże, przez te animacje to tak naprawdę nic nie widać, Chryste Boże. Przecież te arty są o niebo lepsze niż te animacje. Po co to jest? Przecież, no nie, ta animacja tej tarczy z tym jakimś pierwotnym czymś, z ulicy, pierwotne coś tam, to jest po prostu jakaś drama. Okej, okay, coś takiego. Nie wiem, albo zabić tego strzelca, albo odpalić gołębia i tutaj go zagrać. Let's go. Okej, okay. To sobie zaczekamy. To jest tak. Tą ziomalkę można przestawić. No problem w tym, że tu będzie losowość. Troszeczkę się wkrada.
No nic, zaryzykuję, zobaczymy co zginie. Dobra, proszę bardzo, w takim razie tutaj mnie kurczy wampir trochę okaleczy, to ja może sobie się ewakuuję się. Dobieram sobie kartę Banshee, okej. Okay. W sumie chyba niepotrzebnie ją dobierałem. Myślałem, że dostanę coś innego, jakiś pożeracza albo coś. A tu Banshee wylądowała. No i zaczynają już te kurcze porąbane zombiaki i inne mumie. Jeszcze będę się jeszcze zarazy do tego wszystkiego. To koptowany. Hasafaha zagrać? Czy może zagrać tak? Coś w tym stylu i teraz powiedzmy, że ty tutaj. Let's go. Pytanie, czy mam parę insektów? Dobra, no to 7, to w takim razie co, Banshee? Zabić tego kurczę wampira z jednym punktem życia? Kurczę, tak naprawdę drenaż jeden, tylko że ma to okaleczenie męczące trochę. Patrz, to jest tak, mogę to uśmiercić, będę miał trzy surowce. Czy to jest mi potrzebne do czegoś? Te trzy surowce mogę zagrać słowika i tą. I zjawę. Chcę z cmentarza musiał wywalić. Gołębie? Chyba gołębie można by wywalić. No dobra, to tak, usuniemy sobie Banshee. Te trzy surowce, więc niech będzie, powiedzmy tak, to się usunie, to się usunie, to się usunie, zjawa i to teraz i tu. Atropos nie będzie miał co podnosić sobie z cmentarza, jak tak dalej pójdzie. Jest jeszcze jakiś portal, na serio? Okay, tak. Pusta. Hasafach kontra Hasafach. I na dodatek jeszcze tego mumia. No mam tą kurczę bladę Zefirię. Tylko czy ja chcę to zagrywać? Mógłbym 4 damage'u ubić. A na cmentarzu z kolei mam co? Nie mam żadnej banci, trochę kiepsko. Z Zefirią to można by jeszcze poczekać trochę chyba. Mi się wydaje. Tak, ty tutaj, ty, no i tak, usuwać te karty, czy nie? Może tu biorę sobie najpierw coś takiego, no spoko. Przynajmniej, że jeden będzie jakiś damage, no i let's go, zobaczymy. Ścieżkę przodków. O, Damran, pewnie wszystkie trzy liczniki wyłapie Hasafach. I tak, zajebiście. Po prostu zajebiście. Co ja mogę zrobić? 3 damage'u, 4, 5. Całkiem sporo z tą Zefirią. Czy ja chcę to tak zagrać, czy może tutaj go ściemnić troszeczkę? Niech sobie myśli, że ma święty spokój, ja sobie dużo atakuję. To biorę kartę. Zostaję na cmentarzu. Grać tego Atroposa czy nie? 5, 9. Dobra, zobaczmy. I będzie Atropos. Skrzeszę tam sobie byle co.
Niech będzie. Tak. Ile się z tego wyjdzie? Jak dobrze pójdzie, to można to i wygrać w następnej turze. Chyba, że dostanę ruin sektów teraz. Chyba, kurczę, Damrena. Jezus, jeszcze mi to skopiował, no naprawdę. Pożerać, co tu pożerać? Nie, to jest 5-6. Damage, zostanie z jednym hapsem. Czy się pozbyć tego typka jakoś inaczej na razie? Coś takiego i let's go. No, ale to jest jakaś inna wersja tego deku na mumiach. Tutaj koleś nie gra chyba ich tak dużo. Pożeracz. No, czemu to, a nie to? A, tu jeszcze bunch. Oczywiście. Świetnie, mam swoją bunch i dalej nie wykorzystane, kurczę, Zephyria. Teraz to na pewno nie ma sensu. No i może w następnej turze w końcu się przyda ta polaryna, kurczę. Aria. Zephyria. Albo się nie przyda. Nie no, trzeba było chyba wtedy, kurczę, zaatakować. Przynajmniej jeszcze inne będą. Ja się zastanawiam i zastanawiam, on mi tutaj za przeproszeniem, kurczę, wali cały czas tymi cholernymi rojami. Dobra, co ja mam tutaj za dwa? Coś takiego, dobra, to nie będzie strzelec. A to i to można usunąć, bo jest trochę cieniutkie. Jego cmentarza zresztą też się. No i dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Bunch nie chciałem zagrywać, Zephyri tym bardziej. Będzie tarcza, jest naprawdę. Boże, i kolejne kurczę, kolejny mobilnik, idę się chromolić. Wow, Banshee numer 2. Okej. Liczniki, skąd w czasie, no miodzio. To przeżyje, słowik nie przeżyje. Jesus. Mogę tak, Banshee zagrać tutaj powiedzmy, coś tam zakatrupić, choćby to i użyć zagubionego. Też będzie zabawnie. Bang, bang, dobierzmy sobie kartę. Zagrajmy słowika w stylu. No i lecimy. Następna tura, można to już będzie w końcu wygrana. Chociaż może nie ma ścieżkę przodków, naprawdę. Teraz nie będę mógł niczego stargetować. Chyba, że wymyśli. Nie, no ile on co najmniej 3 razy roja insektów użył. 3 roje, jeszcze mi ukradnie kartę, no serius. O mój Boże.
insektów, po prostu wypas. I niczego nie mogę stargetować z tego. Po prostu miodzio. Co ja dostanę? Strzelc. Zapraszam. Burzę piaskową zagrać? Latający słowik nie będzie mógł atakować. No dobra. Niech się na razie atakuje. Gniew natury. Dobra, nie ma żadnego zakazu targetowania. Zagrał to najpierw, więc nie wiem, żadnego roju insektów nie będzie, więc no, chyba mogę to wygrać na sobie. To jest Banshee. Chyba jednak... Nie. Jeszcze mogę chyba wygrać to. Nie mogę, bo coś się mu zespołnuje? Nie zespołnuje się. Dobra, no to tak, mogę to wygrać raczej. Tu 2 damage'u, tutaj 2 i adios. Jest, w końcu Chrysta. 17 tur męczenia się z tykiem, ale się udało. No proszę, nawet rewer zostałem. Tak jak widać, tara jest dość spoko, chociaż tam troszkę mogą chyba przyspieszyć tą wygraną wcześniej atakując, później miałbym jakieś pewnie inne opcje do zrobienia, ale jakoś tak się zastanawiałem, czy grać tą kurczę Zephyrię, czy nie grać, czy Banshee grać. I mówię, no trochę za długo zwlekałem z tym chyba. No ale tak czy siak, tara jest dość spoko, nawet fajnie się gra tą Swietłaną na... z Feltaną, czy jakkolwiek to się czyta na tych bezcielesnych. Naprawdę jest spoko talia. Tylko szczerze mówiąc nie wiem jaka było sens zmienia tej kurcze tej pasywki z Flashbane'a na tą z Feltanę. No ale skoro już jest, to niech będzie. Przynajmniej ma lepsze statystyki niż Flashbane. Znaczy troszkę inaczej, no ma te dwie butle i jedną piąchę, bo są zawsze coś. Inne szkoły, no i przynajmniej, no nie, no ma dwie szkoły magii, więc no adeki na bezcielesne zawsze lubiłem grać, więc w sumie ta zmiana z Flashbane'a na Sfeltana jest całkiem spoko, ponieważ ma ona dwie szkoły magii, a nie tylko jedną magię pierwotną, magię ciemności. Dobra, ja myślę, że z tego deku coś jeszcze wrzucę, może go jakoś tam przebuduję, ale nie wiem, no to w sumie to jedyne co można by zmienić, to te wydarzenia. Można by usunąć te tygodnie umarłych, chociaż tak jak widać one się nawet przydawały. Ewentualnie można by usunąć kosmiczną równowagę i dodać, ja wiem, powstanie mówcy ze światów, ale to też się średnio jakoś tam kombi, bo przeciwnik może tego zawsze użyć i nam usunąć coś z cmentarza, więc to kwestia jakaś tam, kwestia gustu i trzeba pewnie się nawet trochę zastanowić, czy to się opłaca tak naprawdę zmieniać. Poza tym te stwory są całkiem spoko. Trochę epiku, no najtańszy ten deck nie jest, no raz, dwa, trzy, cztery... 8 epików tutaj jest, więc naprawdę no sporo, jak na takie po prostu agro. Czy coś w tym stylu. No, ale przyzwoita talia naprawdę, wrzucę to do top decku, bo naprawdę tym się fajnie gra. Dobra, z mojej strony to tyle, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Myślę, że z tej Sfeltany jeszcze coś na pewno nagram, także do zobaczenia, hej.